Mamy wiosnę, a pada śnieg. Dzisiaj niedziela Miłosierdzia Bożego, mega ważna niedziela. Chociaż mam różne przemyślenia i ten filmik powstaje w sposób zupełnie niezaplanowany, bo już od dłuższego czasu chodziły mi po głowie takie różne myśli związane z chrześcijaństwem, z chrześcijanami, z ludźmi Kościoła. I dzisiaj w kontekście niedzieli Miłosierdzia Bożego, a co jest z tym związane ze wszystkimi obietnicami, jakie dotyczą tego dnia. Te obietnice mają tak wielką moc, że są czasami nazywane drugim chrztem, ponieważ dzisiejszy odpust gładzi kary i winy, które zaciągamy sobie przez nasze grzechy na ziemi. Ale to może przy innej okazji. Zresztą możecie sobie wpisać, jeżeli chcecie. Jeżeli was to w ogóle interesuje. Miłosierdzie Boże, odpust zupełny. U wujka Google szukajcie. Ja dziś trochę w innej... Nagrywa się? Okej. Okay. Ja w trochę innej dzisiaj sprawie do was się zwracam. Zainspirowanej, powiem szczerze, przez człowieka, który jest mi bardzo bliski, ponieważ jest moim kierownikiem duchowym i spowiednikiem ojca Jacka, karmelitę Bosego, który w homilii dziś z okazji Niedzieli Miłosierdzia Bożego powiedział coś takiego, odwołując się do słów świętej Faustyny Kowalskiej, która zapisała, które mamy zapisane w dzienniczku, do epizodu z życia świętej Faustyny, o którym ja w ogóle nie miałem bladego pojęcia. Święta Faustyna Kowalska opisuje taką sytuację, kiedy otrzymała od swojej od współsiostry, tak, w zakonie pomarańcze i zadaje Jezusowi pytanie, czy ona ma tą pomarańczę w Wielkim Poście zjeść. A przypomnijmy sobie czasy, w których żyła święta Faustyna. Był to czas przed wojną, czyli mega ubóstwo. Był to zakon. Teraz wyobraźcie sobie, jakim luksusem, jakim rarytasem musiały być pomarańcze dla osoby żyjącej przed wojną, przed wojną i żyjącą w zakonie. I ona pyta Jezusa, czy ona w Wielkim Poście ma zjeść tę pomarańczę. Jezus co jej odpowiada? Że zjedz tę pomarańczę, ponieważ w ten sposób okażesz mi się posłuszna, okażesz się posłuszna mojej woli, ponieważ post, który wynika tylko z twojej woli, jakby z twojej próby, którą sama na siebie nakładasz, którą my sami na siebie nakładamy, czyli która wynika tylko z naszych ludzkich oczekiwań i planów, takie ludzkie wysiłki dla Chrystusa niewiele znaczą. W tym znaczeniu, że ważniejsza jest wola Boga od woli człowieka. Nawet jeżeli wola człowieka oznaczałaby post, rezygnację z mega jakichś ucieśnych, że tak powiem, bonusów, które otrzymujemy od życia. I druga sprawa, którą ojciec Jacek Karmelita Bosy poruszył na kazaniu, to były sprawy zupełnie jakby mało takie homiletyczne, tak? No bo jesteśmy przyzwyczajeni, że księża to raczej nauczają, pouczają, moralizują. W ten sposób. Ojciec Jacek powiedział coś takiego, że z narodziny, gdzie się odmawia koronkę do Miłosierdzia Bożego codziennie i te rodziny wyglądają jak obóz koncentracyjny, że panuje w tych rodzinach taka atmosfera jak w obozie koncentracyjnym. Ja nie jestem tylko tego świadomy, że takie rodziny istnieją, ale po prostu wiem, że takie rodziny są. I powiedział, że koronka Miłosierdzia Bożego nie przyniesie żadnych owoców, jeżeli nie będzie najpierw tego ludzkiego wymiaru miłosierdzia, czyli życzliwości. I całe chrześcijaństwo opiera się na tym, że Bóg stał się człowiekiem. Czyli opiera się najpierw na wyjściu od tych naszych ludzkich emocji, uczuć, które mają być dobre, życzliwe, wspaniałomyślne, nie wiem, jakie tam jeszcze słowa można przyporządkować. No i właśnie, i tu mi się kojarzy to, czego od jakiegoś czasu doświadczam, a mianowicie tego, że największe kłody
największe kłody rzucają sobie pod nogi nawzajem chrześcijanie. Do zniszczenia kościoła wcale nie będą potrzebni ateiści. Zrobią to chrześcijanie, którzy przez zazdrość, zawiść, kompleksy, małostkowość dokładają sobie, używając do tego Boga, wycierają sobie twarz Bogiem, który jest tylko i wyłącznie jakimś przesłaniem teoretycznym, który jest tylko wiarą w to, że Bóg istnieje, a nie jest zaufaniem Bogu. I nawet mój przyjaciel mi coś takiego opowiadał, który pomaga w pewnej inicjatywie chrześcijańskiej, że największe problemy, a robi to zupełnie za darmo i z dobrej woli, ponieważ widzi, że ta inicjatywa ma głęboki sens. I dzwonił do mnie i mi powiedział coś takiego, że największy problem miał z ludźmi kościoła. Oni się czepiali wszystkiego. Wszędzie widzieli problemy. Wszędzie chcieli mu dołożyć, tak? Pokazać, że on się nie nadaje, może, że jest gorszy, nie wiem, że oni wiedzą lepiej. Bo co? W jaki sposób mierzyć wiarę i to, że jestem od kogoś lepszy albo gorszy? Jedyne wyjście z takich sytuacji naprawdę dziwacznych i takich, no, śmiesznych czasami, bo ta małostkowość, zawiść jest po prostu śmieszna. Jedynym wyjściem jest modlitwa do Ducha Świętego. Sama wiara w Boga nie wystarczy. Szatan też wie. Szatan wie, nie tylko wierzy, ale wie, że Bóg istnieje i co z tego? I nic. I nigdy nie zostanie zbawiony. Krokiem wyżej do Boga, wyżej nad wiarę jest zaufanie Bogu. Dlatego dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego, gdzie jest bez przerwy mowa o tym, że Bóg oczekuje od nas zaufania. Nie tego, że będziemy wierzyć w Niego, że będziemy wierzyć, że tak On istnieje gdzieś tam. Że będziemy mieli wiedzę o Bogu, że On jest miłosierny, sprawiedliwy, że będziemy jak z rękawa sypać formułkami teologicznymi, że będziemy się nawzajem straszyć, moralizować, pokazywać, kto jest lepszy, kto jest gorszy, kto jest zgodny z nauką Kościoła, prawda? To wszystko jest bardzo ważne, ale to jest niewystarczające. W chrześcijaństwie najważniejsza jest osobista relacja z Bogiem, a Chrystus tę relację z Bogiem, czyli ze sobą, z Duchem Świętym, z Bogiem Ojcem, definiuje trzema słowami. Przez słowa świętej Faustyny Kowalskiej. Jezu, ufam Tobie. Jeżeli ufasz Bogu, czyli idziesz za Nim, czyli wyobraź sobie, że jest przed Tobą ktoś, idziesz drogą i kompletnie nie masz pojęcia, tak jak to w życiu, gdzie ta droga doprowadzi, bo nie jesteśmy pewni tego, co jutro przyniesie. I mimo tego idziesz za kimś, za Chrystusem, którego widzisz, że idzie przed Tobą, ale tak naprawdę nie widzisz tego, co jest przed Nim. I kiedy się rozglądasz, żeby być może po swojemu zrobić swoją drogę, odnaleźć, to widzisz, że Chrystus, czyli ta osoba, która idzie przed Tobą, zatrzymuje się, ogląda się, wyciąga do Ciebie rękę, ale Cię za sobą na siłę nie ciągnie. I jeżeli wtedy tylko wierzysz w to, że on tam jest, bo istnieje, a robisz po swojemu, no to taka wiara to jest okant. Natomiast jeżeli wierzysz i ufasz i idziesz za Chrystusem, to masz szeroką drogę, autostradę prosto do nieba. Ale do tego potrzebna jest osobista relacja z Duchem Świętym. Ja to widzę w ten sposób, że ilekroć mam jakąś wolną chwilę, nie wiem, na ulicy, na rowerze, kiedy jadę w pracy, to modlę się do Ducha Świętego. Przyjdź, Duchu Święty. I w ten sposób nigdy nie będziesz się czuł, nie będę się czuł samotny, ani nie będę się czuł prowadzony na jakieś manowce, ponieważ wiem, że Chrystus tą całą drogę, którą my idziemy, przeszedł przed nami. Wycierpiał to wszystko, co jest w naszym życiu, co będzie w naszym życiu, i cierpienie, i zło. On to wszystko przeszedł, pokonał, zmartwychwstał. I teraz czeka, żebyśmy po prostu poszli Jego drogą. To jest jedyna droga, która da nam szczęście. Już nie chcę teraz wchodzić w tony moralizatorskie, bo już moralizowania w kościele mamy chyba dość. Aż po czubek głowy.
I na koniec, święty Paweł dzisiaj w czytaniu, które jest na mszach świętych, mówi coś takiego, że przez wiarę jesteśmy strzeżeni. Przez wiarę jesteśmy strzeżeni. I moc Chrystusa, która się okaże w dniach ostatecznych, zanim to się okaże, to musimy cierpieć trochę smutku. Trochę smutku. Święty Paweł mówi, że te nasze ziemskie niedogodności to jest trochę w porównaniu przy tym, co przez wiarę otrzymamy. Ale wiara nie może oznaczać tylko wiedzy, czyli tego, że wiem, że Bóg istnieje, ale wiara to jest zaufanie Bogu. Ja to mówię przede wszystkim do siebie i to nagrywam po to, żeby też jakby w moich uszach wybrzmiało to, co mam w sercu. Zaufaj Bogu. No i mniej małostkowości w Kościele, w chrześcijaństwie. Bo naprawdę nie będą potrzebni nam ateiści, żeby Kościół zniszczyć. Dobra, to tyle. Wszystkiego najlepszego. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Cześć.